światło zmieniać się, lecz korpusy nie żałować. W Kłodzku odbyła się 13. edycja Zaduszek Wokalnych. Gwiazdą wieczoru była nietuzinkowa postać polskiej sceny muzycznej, kompozytor, autor tekstów, basista i wokalista Lech Janerka. Zagramy retrospektywę, czyli utwory utworów z repertuaru Klausa Mittwocha, aż do późniejszych płyt, aż do płyty Fiu Fiu bodajże. W 2005 roku wyszła pana ostatnia płyta. Wszyscy fani oczywiście oczekują tej najnowszej, bo były takie plany, że w tym roku jeszcze się ukaże. Co roku negocjowałem terminy i przesuwałem je uporczywie, ale wytrwale, więc udało mi się je przesunąć do końca roku i wtedy muszę oddać materiał. Więc jak sądzę, styczeń, luty płyta powinna być wydana. Będzie na pewno nowa wersja Wanny na Wawelu, zabawa z lekkimi korektami i utwory snujące się, wolne, w wolnych tempach, nostalgiczne. Ludzie mówią, mówią, mówią. Oni mówią, że jest dobrze, że to zwykła noc przed końcem i nie warto kłaść się spać. Artyści, którzy odwiedzali Zaduszki Wokalne, stali na tej scenie, to artyści nie kłaniający się modą, oryginalni, niesztampowi, tacy, dla których najważniejsza jest muzyka, idea. I tą ideę, którą staramy się tworzyć od tych 13 lat, świetnie to się nam spotyka. Ja myślę, że spotyka się to jest bardzo dobre słowo, dlatego że spotykamy się z tymi artystami, ponieważ chcemy, ponieważ sami jesteśmy tacy. Podobnie realizujemy nasze marzenia muzyczne, podobnie realizujemy się w życiu. Staramy się być niezależni, a wracając do artystów i artysty dzisiejszego, czyli Lecha Janerki, to jest ktoś, kto w pewnym stopniu również tworzy modę, może niszę. Coś takiego, co bardzo trudno naśladować, ale warto podpatrywać. Tleta, tleta, przyjdzie z żoną, piękna Miki, Heniu Kat. Oprócz tańców demonstracja, wred wybije, bretkę snów. Piękna Miki, da nam szpagat, Heniusz, droga, zrobi dwór. Często używam tego sformułowania od czasu, kiedy już wiemy na pewno, że Lech przyjedzie. Najbardziej hipnotyczny wokalista polskiej sceny muzycznej. Myślę, że nie pomyliłam się tutaj za dużo, bo jest to rzeczywiście ewenement i wprowadza bardzo ciepłą, swoją barwą głosu, bardzo, bardzo ciepły taki klimat. No, my od lat urzeczeni. Wieczór tradycyjnie otworzyli pomysłodawcy i inicjatorzy Zaduszek Wokalnych, Agata Bilińska i Rocho Konar, z autorskimi impresjami muzycznymi. Można powiedzieć, że Zaduszki Wokalne to takie już wasze dziecko? Tak, można powiedzieć. 13-letnie dziecko, bardzo trudny wiek. Bardzo trudny wiek. 13-letnie dzieci są takie właśnie troszeczkę trudne do ułożenia, buntownicze i tak dalej, więc tym razem też było trochę inaczej, nie było łatwo. Nauczyli nas te kumek i dat, nawijali na prości do mar, powtarzali co na wolno, co nie. W programie, który zaprezentujemy, otwierając cały koncert zaduszkowy, będzie nawiązanie, bo tak ładnie zapytaliście nas a propos 13-letniego dziecka, więc dzisiaj niespodzianka, coś, co Rocho specjalnie zaaranżował na tę okazję, jeden premierowy utwór.